Nie wiem, czy to będzie wesoła konstatacja, czy nie, no ale wszyscy mamy pełną świadomość, że wakacje się skończyły. Jest mi bardzo miło, że rozpoczynamy ten rok szkolny w Krakowie, w tej właśnie szkole. Jest to bowiem szkoła wyjątkowa. Szkoła jest szkołą integracyjną i to jest pierwsza szkoła integracyjna w Polsce. Także szkoła, która jest, należy do sieci szkół europejskich, promujących zdrowie. 3, 2, 1 i przecinamy szarfę. Wielkie brawa! Nietypowy dzień, wspaniały dzień. Inauguracja roku szkolnego 2013/14, otwarcie hali sportowej w Zespole Szkół Integracyjnych nr 5. 2 lata temu rozpoczęto budowę tutaj na terenie boiska szkolnego i w tempie 24 miesięcy stanęła ta potężna, piękna budowla, która wzbudza radość i dumę we wszystkich. Jedź na pociąg na halę, nie dziwi się nikt wcale, że ta hala sportowa. Inwestycja, która jest na lata, która pokazuje, że w Nowej Hucie też coś się dzieje i to dzieje się bardzo, bardzo dobrego i dużo. Dzieciaki będą się cieszyły z nowej hali, będą się tutaj uczyły, gimnastykowały. Dotychczas to mieliśmy bardzo średnie WF, ponieważ mieliśmy małą salę gimnastyczną, zwykle na korytarzach też ćwiczyliśmy. I to no, nie było takie zbyt fajne. No a teraz właśnie dzięki hali no, będziemy mogli swobodniej sobie właśnie ćwiczyć. Życzę wszystkim dzieciom, aby korzystały z tej hali w sposób bardzo rozsądny dla rozwoju i siebie, i sportu szkolnego. Sądzę, że ta hala będzie służyć wszystkim, zresztą nie tylko uczniom, ale i mieszkańcom dzielnicy. Jak to nigdy, nie wiadomo, kiedy plany w rzeczywistość zmienią się. Dzisiaj ich realizacji mamy owoc, każdy halę dziś zobaczyć chce. Pragniemy błogosławić to miejsce sportu, ćwiczeń i zabawy, aby służyło wielu osobom. Szczególnie pragnę cieszyć się razem z tymi, którzy będą korzystać z nowych obiektów sportowych, czyli z dziećmi i młodzieżą. Tu w Hucie nad Wisłą czas w miejscu nie stanął, o nie. Choć chcemy rozwoju większego na przyszłość, dziś wszyscy radujemy się. W tych murach nie mogę nie ukryć wzruszenia, bo tutaj dorastałem, tutaj się uczyłem, nawiązywałem pierwsze przyjaźnie. Część mnie z tych murów nigdy nie odeszła. To miejsce w sposób szczególny ukształtowało mnie jako człowieka z Nowej Huty. Tutaj w Nowej Hucie mamy tak piękną salę sportową, która może być dumą Krakowa. O nowej to hali piosenka, o nowej to hali melodia. Jest taka prosta i piękna, i taka najmilsza z melodii. O nowej to hali piosenka, o nowej to hali są słowa. Witam bardzo serdecznie w Nowochódzkim Centrum Kultury w Galerii Centrum na bardzo miłym spotkaniu z młodą artystką Angeliką Galus. Wiemy dobrze, że sztuka to nie jest tylko malowanie dla gustów i upodobań konkretnych osób. Sztuka to jest też rodzaj eksplozji tego wszystkiego, co nosi w sobie wrażliwy człowiek. Angelika należy do tych wrażliwców i choć obrazy jej dla wielu są klaustrofobiczne i domknięte, to tak naprawdę po dłuższym wpatrywaniu się mają w sobie taką ikonografię, że zaczyna się wychodzić poza tę przestrzeń i niemalże medytować. Te obrazy powstały na bazie realnego pomieszczenia na Węgrzech. Byłam w takim nowoczesnym bardzo obiekcie. Zachwyciły mnie tam przestrzenie. Wszystkie te moje obrazy mają coś z życia. I to są na przykład albo jakieś przetworzone sekwencje, które się wydarzyły w życiu, które się pojawiły. Ja sobie to przetwarzam na znaki, na język plastyczny. To są wszystko, to są symbole. Każda rzecz w tym obrazie coś oznacza. Staram się tworzyć takie zagadki, żeby odbiorca miał jakąś zagadkę. Mam nadzieję, że moje malarstwo jest na tyle wieloznaczne, że pozostawia oddech dla widza, zostawia mu tą przestrzeń do interpretacji takiej wieloznacznej i każdy coś z tego dla siebie może wynieść. To myślę, że mi się udaje.
Pożegnaliśmy niesamowitą postać Krakowa, pana Sławomira Mrożka, wybitnego człowieka, do którego gdzieś obecności przyzwyczailiśmy się już od bardzo dawna. Mieliśmy okazję zorganizować 75. urodziny pana Sławomira. Postanowiliśmy, że te urodziny nie będą działy się tylko w łaźni nowej w Hucie, tylko będą jak gdyby świętem dla całego Krakowa. Uroczystość zaczęła się w Barbakanie, gdzie kiedy wystrzelił już korek szampana, kiedy składaliśmy życzenia, wszystkie 75 baloników napełnionych helem poleciało w powietrze. Drugim elementem bardzo ważnym dla nas to był ten moment kulminacyjny, kiedy urodziny Sławomira odbywały się w łaźni nowej. Prowadziliśmy szereg animacji, także ta łaźnia rzeczywiście stała się takim miejscem w tym momencie odrealnionym zupełnie. Głównym elementem sceny była prawdziwa trawa, na której składaliśmy życzenia Sławomirowi, która nam towarzyszyła podczas koncertu, a po już oficjalnej części zamieniła się w prawdziwy piknik taneczny, gdzie wszyscy po prostu w fantastycznej atmosferze i z dużą spontanicznością tańczyli na tej żywej trawie, jak na wspaniałym właśnie pikniku. Z przyjemnością zawsze tutaj witaliśmy w łaźni pana Sławomira. Odwiedzał nas właśnie w tym pokoju, w gabinecie, gdzie rozmawialiśmy o różnych naszych wspólnych planach. I to były na pewno chwile, które wspominamy z dużym wzruszeniem, w związku z tym, że musieliśmy się z nim pożegnać i do tej pory jakoś trudno nam sobie to uświadomić, bo mamy wrażenie, że cały czas gdzieś nam towarzyszy w naszej drodze artystycznej.